Julia Peresild. W filmie Siergieja Mokrickiego. Moskwa, lotnisko Wnukowo, rok 1957. Pan Chruszczow zaprosił panią Eleonorę Roosevelt na przyjęcie z okazji wizyty w ZSRR. Program przewiduje, że najpierw pojedziemy tam. Muszę przypomnieć, że wdowa po prezydencie USA nie może się spóźniać. Jedźmy. Nikita Siergejewicz poczeka. Dla dżentelmena czekanie na damę powinno być przyjemnością. Kim jest ten tajemniczy nieznajomy, dla którego pan Chruszczow będzie musiał czekać? Przedstawię pana tej kobiecie. Bitwa o Sewastopol. Poznałam Ludmiłę w 1942 roku. Drobnej budowy od razu zwróciła moją uwagę. Wyglądała jak smutne dziecko w mundurze. Chciałam ją poznać, zobaczyć jej uśmiech. Fang Wei, szeregowy. Zabiłem 8 wrogów. Świetnie. Nikołaj Krasawczynko, szef delegacji studentów radzieckich, komunista. Bardzo mi miło. Komuniści w Białym Domu to rzadkość. Ilu wrogów zabiłeś? Zajmuję się pracą partyjną. Motywowanie towarzyszy do nowych działań jest bardzo ważne. Rzeczywiście ważne. Władimir Pszczelincew, snajper. 152 osoby zabite przy 154 oddanych strzałach. Doskonale. Second lieutenant Ludmiła Pawliczenko. Podporucznik Ludmiła Pawliczenko. Kim jesteś? Snajper. Kobieta snajper? Ilu ludzi zabiłaś? Nie ludzi. Faszystów. 309. Niemożliwe. Uniwersytet Kijowski, rok 1937. Przepraszam. Dajcie mi przejść. Luda, hurra! Dostałyśmy się, sama zobacz. Wam też się udało? Chodźmy do parku. Dlaczego się nie cieszysz? Cieszę się. Chodź. Idę do domu. Zaczekamy na ciebie. Przyjdź. Wydział Historyczny, Pawliczenko LM. Mama. Mamo. Mam. Można dzisiaj twoją sukienkę? Mogę włożyć twoją sukienkę? Сегодня można. Dziś tak. Тогда иду переодеваюсь и тебе помогу. Przebiorę się i przyjdę pomóc. Budarin odpowiedział. Wojna w Hiszpanii dowiodła, że czas wymachiwania szabelką się skończył. Wigiernikow chwycił za szablę i za nim. Nie dogoni. Poczekam na zewnątrz. Przebiorę się i zejdę. Witaj, ojcze. Aleś się wystroiła. Dobrze, że nie założyłaś mojego munduru. Przynieś buty. Ja postąpiła. Zostałam przyjęta. Pierwsza na liście. Gratuluję. Możesz być ze mnie dumny. Bądź dziś dla niej miły. Papa!
Когда вернешься? Тато, а кеды вручишь? К ужину не ждите. Nie czekajcie z kolacją. Chcieliśmy zaprosić sąsiadów z okazji przyjęcia na studia. Co tu świętować? Dostałaś się i tyle. Brawo. Pomóż mi. Tato. Obiecaj, że wcześniej wrócisz. Luda. Tatusiu, wyżej. Wyżej, wyżej, wyżej. Mamy, dawaj, wyżej. Raz, dwa, trzy, Luda, raz, Luda. My już historyki. Jesteśmy historykami. Mamy dążyć do prawdy. Film to bajka. Prawda jest na strzelnicy. Która następna? Na strzelnicy wszystko jest prawdziwe. Amunicja, broń. Оружие настоящее. Что идем? Пахнет порохом. Каким порохом? Зачем нам ваш порох? На что нам порох? Фильм то буйда, а режиссер повинна быть байком. Обещал. Я тоже за кино. Теж ястом за кином. Там страсть, любовь, в фильме намеренность, милость и музыка, они никогда еще не кончат. Теж воля стрельбище. О, 3 на 3. Пол на пол. Предлагаю вариант. Мам помысл. Орел. Ожил. Стрельница, решка кино. Спорим на пиво, что заклад о пиво, что бенди ожил. Не закладом все. Люд, ну что ты? Ну. И что есть? Орел. Ожил. Ребят, ну чего вы мнетесь? Стреляйте быстрее. Так больно? Стреляйте шибче, может, сдонжимы на фильм. Мы не просто стреляем. Не стреляем так собственно, то заводно. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Ну, потом и ты постреляешь. Потом постреляешь. Нет, я соревноваться хочу. С вами. Правильно, покажи им. Pokaż tym kinofobom. Nie przeżywaj. Czwarte miejsce nie jest złe. Każdy ma pięć strzałów. Zwycięża najwyższa liczba punktów. Co mam zrobić? Załaduj broń. Zaryżaj! Ładuj. Włóż naboje do magazynka. Огонь! Огня. Яблочко. Совмести прицель. Тримай в одной линии шчербинку, мушку и цель. Ты широко. Отдыхай спокойно. Задержи дыхание и... Тримай отдых и деликатно натисни спуск. И... Выстрел. Стреляй. Оружие на стол. Бронь на стул. Оружие на стол. Бронь на стул. Назовите громко и четко свои фамилии. Мувич назвиско, гочно и выразно. Куцых. Колесов, Куцых. Фельдман. Фельдман. Павличенко. Павличенко. Павличенко, как видишь, что стрельба это не женское дело. Стреляние то не занятие для кобит. Это мы еще посмотрим. Забачим. Смотри, у тебя в мишени ни одного. В тапче нема ни одной дюри. Победитель Павличенко! Звичайно, Павличенко. 47 на 50 можливых. Товарищ командир! Товарищу довод, что добре справдилище? Хочешь сам иди сам справдь. Фельдман, иле ма? Хорошо, что в кино не пошли. Добре, же не пошлишь до кино. Сами того хтелище. Любая война заканчивается... Каждая война кончится бонь покоем, бонь розеймом. Так вот. I tak w roku 1651... Przepraszam. Proszę wejść. Pawliczenko? Ja? Jestem. Do rektora. Zabierz rzeczy, jakby co. Kontynuujemy. Pawliczenko? Tędy. Pa
Павличенко Людмила Михайловна. Павличенко Людмила Михайловна, урodzona w 1916 roku. Matka Павличенко НГ, nauczycielka angielskiego. Ojciec Павличенко МС, major НКВД. Piszcie, towarzyszu rektorze. Zgadza się? Точно. Zgadza. Wydrżka jest. Opanowana. Nie wrót, kapitan. Kapitan miał rację. Według raportu Kowalczuka, instruktora strzelania, 20 czerwca na strzelnicy uzyskałaś doskonałe wyniki. Masz talent. Postanowiliśmy wysłać was na półroczny kurs dla strzelców wyborowych. A studia? Myślę, że rektor się zgodzi. Po pół roku wrócicie na uczelnię. Mam rację? Tak. Oczywiście. Wrócicie? I będziecie studiować. A ja mogę odkazać? Czy mogę odmówić? Odkazywać się nie sowiet. Nie radzę. Docińka, weź choćby swetę. Wszystko dadzą. A jeśli nie? Poka przyjedziecie, ja trochę minie, zanim dojedziesz. Weź pierogi, domowych tam nie będzie. Masz mi coś do powiedzenia? O Boże. No это же на полгода. To pół roku. Миша, это же зимой. Миша, зимой? Позвонить и... Tata zadzwoni, gdzie trzeba i przesunąć. Люда. Całe życie robiłeś z niej chłopca. Widzisz, co się stało. Dlaczego jej nie zatrzymałeś? Ja pół życia walczyłem. Pół życia walczyłem. Na wojnie kobiety mają najgorzej. A wkrótce znowu będzie wojna. My, oczywiście, благодарны Америке. Oczywiście jesteśmy wdzięczni Ameryce za program Lend-Lease. Ale jeśli wszyscy chcemy rozprawić się z Hitlerem tak szybko, jak to możliwe, musicie zrobić jeszcze jeden decydujący krok. Delegacja radziecka prosi o wniesienie do porządku obrad zgromadzenia jako głównego punktu kwestii otwarcia drugiego frontu. Naród radziecki potrzebuje pomocy, a nie jałmużny. W imieniu radzieckiej delegacji proszę o zakończenie tej błazanady. Ludzie chcą pomóc, a pan nazywa to błazanadą? Moje pieniądze nie przydadzą się w walce z Hitlerem? Nie narzekałbym, każda suma się przyda. Dlaczego główny członek delegacji milczy? Mam na myśli panią śmierć. Luda, odezwij się. Павличенко. We, the student assembly. Jesteśmy zgromadzeniem studentów. Kwestia otwarcia drugiego frontu to rzecz wojskowych i polityków. Wprowadzenie jej do porządku obrad nie było planowane. Panie Roosevelt, wielu z nas odnosi wrażenie, że to początek kolejnej kampanii prezydenckiej pani męża. Chcecie zamieszkać na stałe w Białym Domu? Dlaczego nie pozwalacie nam zadawać pytań? Może to negatywnie wpłynąć na to, czy Amerykanie będą przelewali swoją krew na obcej ziemi. Wiem jedno. Dobrze mieć przyjaciela gotowego ofiarować broń. Ale jeszcze lepiej, gdy ten przyjaciel będzie ramię w ramię z tobą walczył. Jak na żołnierza dobrze mówisz po angielsku. Przygotowano cię wcześniej. Kim jesteś naprawdę?
My mother taught me English. Angielskiego nauczyła mnie mama. Jest nauczycielką. Studiowałam historię na Uniwersytecie w Kijowie, potem w Odessie. Co my tu robimy? Zagrzebaliśmy się na całe lato. Odessa, czerwiec 1941. Historia, myślałam, że będziemy odkopywać Troje, kurhany, a co tutaj można odkopać? Jakaś tragedia. Wasze materiały są gotowe. Przyjdźcie w poniedziałek. Do widzenia. Luda. Luda. A тебе моряки нравятся? Любишь marynarzy? Мне милиционеры нравятся. Wolę milicjantów. Milicjanier? Milicjantów? Почему? Dlaczego? Nie będziesz заниматься, я их позову. Weź się do roboty. Praca magisterska na głowie, a tobie fiu bździu. Ja bym все-таки моряка хотела. I tak wolę marynarza. I ja bym его ждала. Czekałabym na niego. Oj, czekała. Dziewczyny, idźcie na plażę. Tam są marynarze i lotnicy, a także milicjanci. Do wyboru, do koloru. I nawet milicjanerów. Szykarny wybór. Przyszli milicjanery. Słyszałaś? Milicjanci. Soniczka. Sonia. Soniczka. Nie rozumieją. Jest piątek. Muszę zamykać archiwum. To ja was poняла. Ale ja was rozumiem. Mam do nich sprawę, tak, tak. Sonieczka. Sonieczka, powiedz proszę, wolisz marynarzy czy lotników? Wybierz lekarza. Gdzie? Teraz idę na plażę. Tam będzie mój brat Bory. Tam będzie mój brat Bora, lekarz. Przystań? W dzieciństwie marzył o lotnictwie. Chcę lekarza. Idziemy. Luda, żywcem nas tutaj pogrzebiesz. Będziemy jak Mendel. Naucz się wypoczywać. Dobra. Zaczynamy w poniedziałek rano. Z samego rana. Wiesz, że po operacji sam doktor Kaufman powiedział mu: masz złote ręce? Rozumiecie? Mój Boria ma sprawne ręce. Mógłby wyjechać do Kijowa, może i do Moskwy. Siadaj. To było tylko raz. Co? Udar słoneczny, siadaj. Ma rację. A jeśli wybuchnie wojna? Wszyscy mówią o wojnie. Dziewczyny, wybaczcie, bardzo nam przykro. To niechcący. Zrobimy wszystko, byście wybaczyli. Masza wybaczyła i zapomniała, idźcie. Bardzo mi miło, Grisza. A ja Nikolaj. Co czytacie? My teraz wygramy. Wygramy i wrócimy, aby uczcić zwycięstwo. Masza. Luda, a ciebie kto bardziej podoba? Który ci się bardziej podoba? Kola czy Grisza? Ja nie raz nie przyglądałam się. To się przyjrzyj. Боря. Здравствуйте. Витам. Маша. Познакомьтесь, это мой брат Боря. Мой брат Боря. Маша, мы идем купаться. Маша, идем и плыть. Можно присесть? Могу еще присесть? Хорошо. Дякую. Я его сразу узнал. Одразу тебя познал. И что вам? Соня рассказала. Что Соня о мне говорила? Она сказала, чтобы я побрился. Казала себя оголить. Надушился одеколоном. Выпарфумовать. Нагладил брюки. Выпрасовать сподни, запастовать буты и пшить на пляж, чтобы сделать доброе впечатление. И все? Только тыли? Нет, еще она сказала, что я должен посмотреть на вас. Додала, что когда забачу тебя в строю, сразу захочешь с тобой женить. Поняли? И что ты на то? Борис. Борис. Людмила. Людмила.
Ну, если серьезно, Шczerze то... мówiąc, они летчики. Лотницы. Просто на это нужно время. Потребує часу. Да. Очень интересная так. книга, Люда. Bardzo ciekawa książka, Luda. А, значит, Люда. А więc ты jesteś Люда. Bardzo mi miło. Людмилу, Машу. Jak obiecaliśmy, zapraszamy was, by uczcić nasze zwycięstwo. No i, wy, człowiek, i ty, młodzieńcze, możesz iść z nami. A ja z wami nie zgadzam. Nie zgadzam się z tobą. Jak wy możecie być tak możesz wojny? Być przeciwko tylko wojnie. Tylko ona przywróci sprawiedliwość. I my to zrobimy. Nie, wasze mnienie jest popularne. Wasz punkt widzenia nie jest dziś odosobniony, jednak nigdy go nie podzielałem. Cały ten szum jest na nic. Wojny nie będzie. Z góry lepiej widać. Wojna już trwa, ale boicie się do tego przyznać. I w tym wasza słabość. Dlaczego? Bo jesteś tchórzem. Chcesz, aby inni bronili rodziny, kraju, twojej kobiety. A kogo ty możesz ochronić? Ochronić nie. Ale mogę uratować. A u mnie jak raz tost. Wznoszę tost. Wypijmy za... За мяч. Piłkę, która tak nieoczekiwanie wylądowała. Właśnie. Za piłkę. Людмила, вы летали на самолете? Leciałaś kiedyś samolotem? К сожалению, нет. Niestety nie. А у нас воскресенье учебное. В неделе мамы лоты школьные. Не можем. Боря, хотелось запросить Люда и Маша на обед. На обед? Ну, стоите. Стой, как слупа, девчины прямо отлетели. Сонечка, извините. Вибач. Я бы очень хотела на полет. Хотелось бы полететь. Людмила, берешь пример с Маши, бо я могу отлететь. Так значит, вы одна у родителей? Więc jesteś jedynaczką. Одна? Так. И где живете в Киеве? Где мешкаете в Киеве? У вас Macie mieszkanie czy dom? Дом. Квартира. Коммунальная? Коммунальная? Własna. И сколько комнат? Ile pokoi? Trzy. I wysota potolków 2,90. Wysokość 2,90. Parkiet, parkiet etaż, czwarte piętro, duże okna. Telefon. Telefon. Co ty sprawujesz za... Dlaczego pytasz o takie bzdury? Ludzik, no to nie... To nie bzdura. Ludmila. Zastanawiałaś się nad tym, ile będziecie mieć dzieci? Ilu chłopców? I w ogóle, co najbardziej cenisz w swoim mężu? Czy ma dużo zarabiać, kochać cię? Nie dręczcie naszego gościa. To ciekawe, nigdy o tym nie myślałam. Ryba dochodzi. Co sądzicie o naszym Borie? Prawie go nie znam. Opowiem. Mamy z nim wielki problem. Jest bardzo dobrym chłopcem i dobrze wykształconym. Studia ukończył z wyróżnieniem. A na medycynie nie jest łatwo. Wiesz, co o nim mówił Kaufman? Że ma złote ręce. W Kijowie też o tym mówią. To nieważne. Mój syn potrafi uszczęśliwić drugiego człowieka. A gdy pozna tę właściwą kobietę, podaruje jej pierścionek. Боря, przynieś pierścionek, pokażemy Ludeczce. Людмило, nie oczekuj zbyt wiele. Pierścionek nie jest nawet złoty. Gdy Lusik dawał mi ten pierścionek, był wyżej od Deribasa. Kolejny rodzinny skarb. Sonia robi doskonałą rybę. Opowiem anegdotę. W rodzinie żydowskiej umiera dziadek. Leży na sofie. Biega chłopiec. Dziadek pyta się, czy babcia przyrządza rybę, bo pięknie pachnie, i prosi, by przyniósł mu kawałek. Dzieciak wraca i mówi, babcia powiedziała, że to na później. Zrozumiałeś? Już rozumiesz? Wesoło wam. To posłuchajcie. Włączcie radio, zaczęło się. Co? Mów jaśniej. Słuchajcie. Bez wypowiedzenia wojny wojska niemieckie zaatakowały nasz kraj. Ja o tym. Zbombardowali Żytomierz, Kijów, to koniec. Nie, jeszcze nie. To nie wszystko.
Hitler ma swoje plany, a my swoje. Боря, nalegamy, abyś zaprosił Ludę do opery. Wystawiają klawiaty. Czemu tak długo? Co powiedział ci ojciec? Pójdziemy, to opazdajemy. Chodźmy już później. Nie powinni tego robić. Wojna to nie miejsce dla kobiet. Wojna to nie miejsce dla tchórzy. Młodzieży, uciszcie się. Luda. Na wojnie zabijają. Jestem lekarzem, mogę załatwić ci przeniesienie. Nie możesz brać w tym udziału. Masz rację. Ojciec powiedział, że to mój obowiązek. Nie mogę tu siedzieć. Wstyd mi. A ty? Możesz? Jestem tu potrzebny. Każdy powinien wykonywać swoją pracę. Ukończyłam kurs strzelców wyborowych. I mnie potrzebują tam. A ty, Боря, idź do opery. Luda. Luda. Nawet światła tu są obce. Ambasada ZSRR w USA, 1942. Tam wojna, a tutaj pytają mnie, czy mam jedwabną bieliznę i jakiej używam szminki. Luda, ty musisz wyjaśnić, co to jest. Możesz wyjaśnić, o co chodzi? O czym szeptałyście sobie po angielsku z żoną prezydenta? O czym? Mów po ludzku. Pani Eleonora Roosevelt zaprasza panią Pawliczenko, aby będąc w Ameryce zamieszkała w Białym Domu. I zaprasza tylko panią Pawliczenko. Są jakieś wytyczne na taką okoliczność? Wcześniej żaden obywatel radziecki nie mieszkał sam bez delegacji w Białym Domu. Mogę zostać tu. Wykorzystajmy okazję. U prezydenta poruszane są ważne tematy. Dobrze, by nasz człowiek był tam obecny. Wiecie co, Pawliczenko? Sami zadecydujcie. W przyszłym tygodniu będą upały. Jak ma się ubrać? Wolę, by była w mundurze. Prasa przyzwyczaiła się do tego stroju.
Zrobiliście to, o co prosiłam? Oczywiście. Chciałam ją zrozumieć jako kobietę. Jak można z zimną krwią zabić 309 ludzi? Dlaczego w ogóle zainteresowała się bronią? To nie jest zajęcie dla kobiet. Nasi dziennikarze nazwali Ludmiłę Pani Śmierć. Zauważyłam, jak ją to boli. Jest inteligentna i wykształcona. Ma urodę. Po prostu wojna przyszła do jej domu i nie pozostawiła wyboru. Co więcej, ma prawdziwy talent stawać się niewidzialną i precyzyjnie trafiać w cel. Obóz dla rekrutów. Lato 1941. Najważniejsze dla snajpera to niepostrzeżenie zająć stanowisko. W tym celu konieczne jest prawidłowe pełzanie na brzuchu. Niżej tyłek. Lewa noga, karabin, prawa noga. Czołgaj się, nie wspinaj. Karabin trzymaj za rzemię. Niżej głowa. Zginęłaś. Wystający tyłek. Doskonały cel dla wroga. Старшина! Сержанте. И как с помощью этого вы собрались воевать? Хотите этим воевать? Чего ржете? Чего ржете? Widzę, że nikt tu nie rozumie, że Niemiec zabrał Żytomierz, Rygę, podąża w stronę Kijowa i Leningradu. Myśleliśmy, że wojna będzie krótka i da szybkie zwycięstwo. Ale jesteśmy w odwrocie. Rozumiecie? I ponosimy ogromne straty. Jutro tymi stratami będziecie wy. I wy. Wszystkie nieregulaminowe rzeczy spalić. Wykonać. Szerzej to. Wytrzymaj. Szybciej. Naprzód. Głębiej kopać. Zatknij go. Tył zwrot. Доложить об изменениях. Meldować o zmianach. Один камень исчез. Jeden kamień zniknął. I krzyż. Stóg siana przesunięty w lewo o 5 metrów. Kłoczka перешла на место пня. Szak zamieniony z pniem. Все. Wszystko? Камень сдвинут вправо. Kamień przesunięty w prawo. На метр. O metr. Неплохо. Nieźle. Кругом. Tył zwrot. Przejdź dalej. To właściwa pozycja. Zabity. Ciekawie, ale nieskutecznie. Zabity. Kwiaty z innej łąki. Towarzyszu majorze, zostaliście zabici. Kiedy zaczniemy strzelać?
Павличенко. Павличенко, на розказ. Ще хочеш постріляти? Надалі хочеш постріляти? Так точно. Так є. Уверена? Напевно. Уверена? Напевно. К бою! На становиську. Товариш майор, отойдіть! Товаришу майоре, одечте. Стріляй! Стріляй. Ти ж снайпер, єстеш снайпером, не артилеристом. Девятка! Для девятка. Начала неплохо. Ниже на початок. Первая пятерка на огневой рубеж. Первая пятерка на становиска огневое. Всем отстрелять. Каждый должен выстрелить по два магазина. Здравия желаю. Витайте. Мужиков забирайте. Мужчин забирайте. Девчин не отдам. Мужчин się dużo nauczyć. Еще стрелять. Еще не стреляли. Допіро co привезли амуніцію. Они все после стрелкового. Wszyscy są po szkoleniu снайперским. Полгода там. Стреляли там полгода. Жалко. Шкода мне их. Мне моих тоже жалко. Мне своих теж шкода. Меньше половины. Достало мені, ніж половина. Слушай. Одна jest будет. Wśród nich jedna, która jeszcze ciebie przewoje. Павличенко. Павличенко. Odessa, wrzesień 1941. Значит так. Więc tak. Nie pozwól im podejść bliżej. Увидишь офицера, сразу бей. Зауважиш офіцера, одразу застріл. Якщо заб'єш доводця, то якби ж пол отдяв положив. Не марнуй амуніції. Питання? До чоловіка товаришу капітані? Танк можна остановити двома способами. Чоловік можна затримати на два способи. По-перше, обрушити гранатами, як буде близько. Другий. А другий? Другий. Drugi? Trafić dwukrotnie pociskiem przeciwpancernym w to samo miejsce w wizji. Szkło pęknie i trzecim strzałem można zabić mechanika. A trzecim wystrzałem ubić mechanika. Понятно? Zrozumiał. Towarzysz kapitan. Towarzyszu kapitan. Tak dajcie broń. Dajcie takie pociski.
Ранили? Jesteś ranny? Куда ранили? Gdzie? Кровь. Krew. Возьми. Masz. Спирт. Спиритус. Zaczekajcie. Za zniszczenie czołgu dowódca 25. Czapajewskiej Dywizji Strzeleckiej generał Pietrow osobiście nagrodził półautomatycznym karabinem SVT strzelca Pawliczenko. Ważną rolę w likwidacji wrogich wojsk odgrywa nasze lotnictwo. Wszyscy baczność. Szeregowy Pawliczenko LM, wystąp. Tak jest. Вот как. No tak. Pawliczenko LM, Michajłowna. Twój ojciec Michał Jurewicz Pawliczenko walczył w wojnie domowej? Tak jest. Ot, молодец. Misza, nasz bohater. Ach, no cóż. Jeśli coś. Jakby coś, zwracaj się bezpośrednio do mnie. Gratulacje, szeregowy Pawliczenko. Dziękuję, towarzysz generał. Dziękuję, towarzyszu generale. Widzicie, towarzysze. To jest córka frontowego przyjaciela jeszcze z wojny domowej. Chłopcy, bierzcie przykład z takich jak ona. Powiedz coś do żołnierzy. Przysięgam. Nie będę się oszczędzać w walce z wrogiem. Z tego karabinu zabiję 100 faszystów. Spocznij, komisarzu. Spocznij, Makarow. Uważaj na nią. Gdyby poszła śladami ojca, sam rozumiesz. Tak jest. Nową broń należy dopasować do własnych potrzeb. Nie ma dwóch identycznych karabinów. Każdy ma swój charakter. Należy go zrozumieć i mieć szacunek dla broni jak dla kobiety. Macie żonę, towarzyszu? Нет, никого нет. Не мам никого. Была жена. Miałem żonę. Я сначала боялся жениться. На początku bałem się ożenić. Вернулся после финской. Wróciłem z wojny fińskiej. Nie mogłem uwierzyć, że taka młoda i piękna kobieta mnie pokochała. В начале войны. Na początku wojny. Nie zbierok. Straciłem ją. Nie uspiech. Spóźniłem się. Masza! To Masza. Masza! Luda! Masza! Maszka! Wreszcie cię znalazłem. Ludka, Masz, bo ty Masza! Idź, tylko должна рассказать. Mam tak dużo do opowiedzenia. Będziemy razem walczyć. Ja, ty i Grisza. Jaki Grisza? Zapomniałaś? Mój lotnik Grisza. Mój lotnik Grisza. A to twój? Będzie mój. Pani Pawliczenko, jak pani uważa? Czy Rosja jest zdolna zwyciężyć nad faszyzmem bez naszej pomocy? Biały Dom, 1942. Związek Radziecki sam ponosi ciężar sprzeciwu wobec faszyzmu, ale to problem ogólnoświatowy. Wy nie jesteście agresorem? A wojna fińska, okupacja ziem polskich? Zbudowaliście tysiące więzień, walczycie przeciwko własnemu narodowi. Nie widziałeś, jak my żyjemy. I nie masz prawa. Ja Ruski. Jestem Rosjaninem. I cudem wyjechałem z Rosji w 1928.
Mam prawo tak mówić. Panowie, siadajcie. Proszę wybaczyć, ale konferencja już się zakończyła. Dziękuję za pytania. Ludmiło, twój błąd polega na tym, że powinnaś prowadzić dyskusję w wybranym kierunku. Zaczynając zdanie, musisz wiedzieć, co chcesz powiedzieć. Bądź pewna siebie. Pewność zaczyna się od uśmiechu. Miękko i naturalnie. Uśmiech to podstawowa broń. Trudno jest tak rozmawiać. Oczywiście. Wymaga lat praktyki. Utrzymuj uśmiech na twarzy jak najdłużej. Mów głośno, pewnie i zawsze patrz rozmówcy prosto w oczy. Odpręż się. Towarzyszu kapitanie, zapiszcie jeszcze trzech. Piszcie dokument, towarzyszu. Potwierdzamy. Dwóch od razu, a trzeciego wyczekała. Założyliśmy się. Niemiec zapalił, myślał, że go nie widać. Wtedy strzelił. Wyczołgaliśmy się. Palenie szkodzi zdrowiu. Zabierajcie. Luda, przyjdź wieczorem do nas. Otoczymy cię ciepłem i opieką. Tu też ciepło. I tak będziemy czekać. No tak, Luda. Dostaniesz medal. Towarzyszu kapitanie. Oddaliście kiedyś dobry strzał nocą? Różnie bywało. Pamiętam, w Finlandii wyszedłem na polowanie. Trafiła się dogodna pozycja. Jeśli by tak wycelować, można jednym strzałem naraz zdjąć trzech. Wychodzę i czekam. Bach! Paf. I już. Ale zaliczyli jednego. Nie uwierzyli. Był tylko jeden strzał. Trzech? Filipczuk, tak? Gdzie Pawliczenko? Poszła na prawo. Zmieniła pozycję. Dawaj wodę. Pawliczenko, do mnie. Pawliczenko! Kto ci pozwolił opuścić stanowisko? Może dwa chłopy pogadamy? Może później pogadamy.
Давай, Юр. Все, все. Давай, поднимайся! Давай, ну, Юр. Ты что творишь, дура? Что ты вытворишь? Ty mi sam wczoraj pokazał, jak trochę nie wyszło. Sam mi wczoraj pokazałeś, jak trzech załatwić na raz. Gdyby nie ty, miałabym 73. Mogli cię zabić. Ciebie też. Stój. Stój. Ty co, pod trybunał zachodził? Chcesz za te numery iść pod sąd wojenny? Marsz na pozycję. Zajmij pozycję. Słyszę. Rozkaz. Towarzysz kapitan. Towarzyszu kapitanie, na prawo od lasu. Ranny się liczy? Dopiszcie kolejnego. Zgłupiałaś do reszty? To boli. Dzisiaj wyciągnęłam dwóch. Razem 20. Nie, słuchaj. Nie. 21. Podmuchaj. 21. A ja załatwiłam 73 szkopów. Byłoby więcej, gdyby Makar nie przeszkodził. Proszę o zgodę na lądowanie. Ląduj. Witaj, Luda. Ale się stęskniłem. Здорово, капитан. Cześć, kapitanie. Czy sam poczułeś? Sam szyjesz? Tylko bab poczynienie. Jest tyle bab. Poproś którąś. Да люблю. Успокаиваю. Szycie mnie relaksuje. Получен приказ. Przyszedł rozkaz rozpoczęcia przygotowań do ewakuacji wojsk na Krym. Miejscem zbornym będzie port. Twoim zadaniem jest zabezpieczenie odwrotu. Tu. I tu. Jutro wyjeżdżamy. A co my Odessę zdajemy? Dlaczego oddajemy Odessę? Moglibyśmy się tu jeszcze trzymać. Dowództwo wie lepiej. Jestem z Odessy. Jak pomyślę, że faszyści będą spacerować pod pomnikiem Duke'a, to krew mnie zalewa. Jest to skrót do baterii przyszczepa? Pewnie. Trzymaj się lewej strony. Cześć. Otwierać bramę. Nie mam hamulców. Wypijmy. Za Odessę. Za miasto, które nas... Za miasto, w którym znalazłem miłość. Paliwo się skończyło. Mam jeszcze. Poczekaj. Wybaczcie.
Стой. Маша, стой, ты рассказ. Гриша. Давно хотел остаться с тобой. Od dawna chciałem zostać z tobą sam na sam. Зачем? Dlaczego? Да хватит, не надо. Dość, nie można. Ja was nie lubię. Nie kocham was. Dorosłe ludzie. Jesteśmy dorośli. Wojna, wszędzie śmierć. Jutro możemy zginąć. To boli. Moje jaja. Спасибо вам. Но не надо. Dziękuję, ale nie trzeba tak często mnie ratować. Mogłaś powiedzieć, że masz kogoś. Ja już mówiłam. Mówiłam. Przepraszam. Почему? Za co? Nie obiecał. Obiecałem. Komu? Komu? Sobie. Sobie. Dawaj, pomogę. Pomogę ci. Этого тебе получится. Przynajmniej tyle pożytku z ciebie. Не могу я. Не могу. Это из-за жены? С поводу жены? Это из-за войны. С поводу войны. А если тебя убьют? Если тебя забьют, если тебя трупы, товарищ капитан. Надо верить. Треба верить, что не забьют. Luda, słyszysz mnie? Luda, oddychaj. Zdążyłem. Makar. Makar. Kocham cię. Śpi. Wszystko będzie dobrze. Борис Ларионович.
Towarzyszu doktorze, Poliakow ma gorączkę, znowu majaczy. Zmieńcie opatrunek. Jaki opatrunek? A przepraszam. Товаришу докторе. Mam osobistą prośbę. Ten szeregowy Pawliczenko jest bardzo cenny i ważny. Proszę nam zadbać. O wszystkich dbamy. Nie jest jak wszyscy. Jest wyjątkowa. Wiem. Ja też ją kocham. Od dawna. No to jestem spokojny. Ty o niej хорошо позаботишься. Będziesz dbać o nią. A potem sama wybierze, z kim woli być. Żałka, że wy nie pozaboczyliście. Szkoda, że wy jej nie ochroniliście. Biały dom, wrzesień 1942. Bierzesz to, to i to i robisz barszcz. No. Nie, bardziej miękko i naturalnie. Naturally. Borsz. Borsz. W Związku Radzieckim kobiety tak to robią. A w Ameryce kobiety robią coś takiego. Co za dzień. It's all right. Już dobrze. It's only a frying to tylko patelnia. To szok. Szok. What happened? Co się stało? I was covered. Zostałam przysypana ziemią przez wybuch. Leżałam tak ponad 5 minut. Prawie umarłam. I can only imagine. Mogę sobie tylko wyobrażać, jakie to było straszne. Ewakuacja do Sewastopola, jesień 1941. No, weźmie. Proszę. Jeszcze. Jedz. Люда, хотел тебе спросить.
Się nie drży. Proszę, nie drży. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie хорошо. Grisza nad nami przeleciał. O tam, spójrz. Nie bój się. To będzie хорошо. Wszystko będzie dobrze. Napij się. Co z tobą? Ja skoro wrócę. Wracam. Wstawaj. Chcę do swoich. Nie jesteś żołnierzem. Wstawaj. Jesteś inwalidką. Nie pójdziesz na front. Ty nie rozumiesz. Nie rozumiesz, muszę. W tych условиях я не могу. W tych warunkach nie mogę cię wyleczyć. No tak leci. Lecz. Leci, da. Musisz mnie wyleczyć. Zwolnią cię. Jestem lekarzem, nie magikiem. Sztab Sewastopolskiego rejonu umocnionego, listopad 1941. Здравствуй, Людмила. Witaj, Ludmiło. Podpiszecie raport o moim stanie zdrowia? Dobrze, że zdrowiejesz. Chodź ze mną. Zrobię herbatę. Co z ręką? Ona ze mną. Włączaj. Uważajcie na korytarzu. Zaczekaj. Otrzymaliśmy rozkaz utrzymania miasta. Za wszelką cenę. A вот генерал Петров. O, generał Pietro. Dopiero co wrócił z pierwszej linii obrony. I вероятно, zapewne ma coś do dodania. Proszę, generale. Dalej, оборонительный рубеж сейчас. Pierwsza linia obrony przebiega obecnie 13 km od Sewastopola. Takim образом город становится Miasto jest narażone na ostrzał niemieckiej artylerii. Nie możemy odepchnąć wroga dalej od miasta. Gdybyśmy mogli, linia obrony by się rozciągnęła i nie bylibyśmy w stanie jej utrzymać. Jak chronić miasto? Jeden pocisk odłamkowy z pancernika razi na 250 metrów szerokości i kilometr w głąb. Tylko na pancerniku Komuna Paryska jest 12 takich dział. Ich ostrzał mógłby zdławić artylerię nieprzyjaciela. Ale z tego co wiem, na wasz rozkaz wszystkie okręty zostały wysłane na Kaukaz. Trzeba je natychmiast zawrócić. Moja zadacia zachronić flotę. Mam ochronić flotę. W tej sytuacji nie byłoby to możliwe. Naszym zadaniem jest obrona Sewastopola. Walka od dawna toczy się na lądzie. Wasza niekompetencja lub niechęć do nauki prowadzenia wojny w polu prowadzi do masowej śmierci marynarzy. Nie chcą się okopywać, maskować, czołgać. Dlaczego nie zmienią mundurów? Mundury to nasza duma. Вот знакомьтесь, товарищ. Towarzyszu, przedstawiam sierżanta Ludmiłę Pawliczenko. Bóg nam ją zesłał. Snajper, powiedz. W realnej sytuacji bojowej, kto ma większą szansę przeżycia? Żołnierz w moim mundurze czy w czarnym? Najpierw załatwię tego w czarnym. A was, towarzyszu generale, musiałabym trochę poszukać. No właśnie. Dziękuję, Ludmiło. Dziaczenko, przygotuj rozkaz o zmianie umundurowania. Iwanie Jefimowiczu, co z moim raportem? Jeśli lekarze się zgodzą, walcz co sił. Są ciężko ranni? Ah!
мешаете-то? Товарищу докторе, отсуньтесь. Сколько у нас осталось свободных? Иля, мамы, вольных ужин. Борис, мне нужна справка. Борис, это рапорт о стане здоровья, подпиши. Борис Ефимович. Борисе Ефимовичу, Сидоренко, дуже утрата крви, конечна ампутація правой и левой кончини. Давайте го до сали операційної. Жук, тяжелый. Жук, тяжкое ушкодження вонтроби. Жук? Жук. Направьте его в первый класс. Вышлите его до первого шпиталя. Вадим! Вадим! Где? Где наши? Где са наши? Где? Где Макар? Смотри. Попадж. Они там, мы все. Иду. Шепче. Обещала Макару. Обіцяла Макарові. Он очень хотел, чтобы Бардзо хотів ти го дати. Что поделать? Це зробити. Є війна. Надо жити. Мусимо жити. Надо жити. Борис. Люда. А куда ты? А ты доком, на фронт, подпиши. Ты не обижайся, пожалуйста. Не обращай. Мы еще не вылечили. Еще не выздоровел. Это будет убийство. Выслание тебе было бы мордецем. Не мог. Макаров погиб. Макаров не жив. Ты слышишь? Слышишь? Прости. Выбачь. Ты что, не понимаешь, что вот не разумеешь, вот то... мне... Здольна до службы. Спасибо, Боря. Дякую, Боря. Biały dom, 1942. Proszę. I'm ready. Jestem gotowa. Close your eyes. Zamknij oczy. Don't peek. Nie podglądaj. Open. Otwórz. This is for you. To dla ciebie. Close your eyes. Zamknij oczy. Don't peek. Nie podglądaj. Open. Otwórz. So sad that nobody sees the woman in you. Jakie to smutne, że z powodu wojny nikt nie widzi w tobie kobiety. People don't always. Ze mną jest ten sam problem. When it all began between Franklin. Kiedy zaczynaliśmy z Franklinem, czułam takie szczęście.
Był inteligentny, zdolny i przystojny. Dlaczego mnie zauważył? Nie byłam ładna. Chuda jak szczapa. Ale wybrał mnie. Jestem nowym dowódcą. Idziemy zabijać faszystów. Zgłupiałaś. Sewastopol, listopad 1941. Ludko, zobacz, co przyniosłam. Czego ja przyniosłam? Na spirt wymieniłam. Wymieniłam za spirytus. I tak. Opla! Proszę. Opla! Tak, to te pomniejsze mnie? Mniejsze dla mnie. No te ci pobłaszczę ciebie. Większe dla ciebie. Спасибо. Dziękuję. Спасибо. Tylko dziękuję? Спасибо. Сейчас морозы начнутся. Mówi się dziękuję bardzo. I po tym kamieniu ползać, i ciebie zaraz mrozy. Nas to się rażeć. Tak znaczy. Ja się po kamieniach czołgam, ty na nich leżysz. A w przyszłości chcemy mieć dzieci. Kiedyś pójdziemy razem. Możemy odwiedzić Griszę. Jest bardzo samotny po tym, jak zginął Nikołaj. Wybacz. Nie szkodzi. A ty widziałeś swojego nowego naczelnika? Widziałaś nowego dowódcę? Przystojny? Nie. Nie. Niekrasiwy? Nieprzystojny? Nie widziałam. Nie widziałam. A ty przedstawiasz? Dziad jakiś. Pewnie myślisz, że to jakiś dziadek. A młodzieńki? A jeśli młody? Oj. A młodzieńki to na pewno zacznie się przystawiać. Kapitan Leonid Kicenko, wasz nowy dowódca. Zapraszam do stołu. Mamy specjalne zadanie. Dywersja na tyłach. Polowanie na snajperów wroga. Zaczynamy jutro? Tak. Nieśmiertelniki z trupów możemy zdejmować? Ludmiło, jedz. Отставить. Шестань. Уходим. Выцофуемся. За мной. За мной. Стой. Стать. Стой! Кругом. В тыл зворот. Так нельзя. Tak nie można. Może nie faszysty jakimiś. Nie jesteśmy jak oni. Dlaczego nie pozwoliłeś mi go zabić? Nie zasługują na lekką śmierć. Nie w nich dzieło. Nie o nich chodzi. Dzieło w ciebie. A o ciebie. Nie zażyć ради мести. Nie możesz żyć zemstą. Wojna to nie tylko śmierć. Wojna to nie tylko śmierć. Taka jest życie. To także życie. Jest nie przydumasz jeśli na wojnie nie będziesz miała po co żyć, zginiesz. Co ci do tego? A ja nie chcę tracić. Nie mam zamiaru tracić kolejnego partnera. Wy dwoje. Oto wasze pozycje. Teren pod silnym obstrzałem. Odległy cel. Słuchaj serca. Strzelaj między uderzeniami. Солнце мое, взгляни на меня.
Моя ладонь превратилась в кулак. Снимаю. Вода. Если есть порох, дай огня. Теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? За медаль Гриша. Я так, он так. Залечал им го от тилу и бах. Весел. Mają Boże Narodzenie. Jeżeli faszyście podłemu nie chcesz na zawsze oddać domu swego rodzinnego i całej ojczyzny, wiedz, nikt jej nie uratuje, jeśli ty jej nie uratujesz. Nikt go nie zabije, jeśli ty go nie zabijesz. Więc zabij faszystę, by on na ziemi martwy leżał, nie ty. Nie w twoim domu, żeby płacz, ale w jego po zmarłym ciekły łzy. Więc zabij choć jednego. Zabij go raz, dwa. Ilekroć go dostrzeżesz, tylekroć w niego wal. Zaczekaj, dziewczynka. Tej nocy Hitler chciał witać nowy rok w Sewastopolu. Ale dzięki wytrwałości to nasze święto. Po raz drugi odrzuciliśmy wroga od murów miasta. Sewastopol żyje. Sewastopol będzie żył. Leonid, poznajcie się. Борис, мой приятель еще с предвойны. Борис. Леонид. В связи с поступлением боеприпасов в связи с доставкой узупełnienia rozkazuję natychmiast przystąpić do zniszczenia 1500 skrzynek szampana w celu opróżnienia magazynów. С новым Szczęśliwego nowego 1942 roku. Ура, товарищ! Za towarzysza Stalina. Stój! Stój! Nie otwieraj. Nie otwieraj. Ja z posudy. Przyniosę szpunt.
Ostatni раз пилишмо з Людмилом шампана у мене вдома. Давно się znacie? Я полюбил ее еще до войны. Закохалем się w niej jeszcze przed wojną. Gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj. Żałujesz? A tam, że влюбился? Tego, że się zakochałem? A tym, że na wojnie. Tego, że znalazłeś się na wojnie. Nie. Тогда бы мне пришлось. W przeciwnym razie musiałbym żałować tego, że ją kocham. A tutaj czasem się widuje. A wy? A ty? Wy ją lubicie? Kochasz ją? Ręce. Braciszku, ty czuła? A ty, braciszku, czego? Ty tylko z oficerami. Oficerska dziwka. Z Niemcami walcz, a nie urządzaj mordobicia. Z Nowym Godem. Do siebie rosną. Inaczej sobie to wyobrażałam. Chicago, 1942. Przepraszam, pani Pawliczenko. Jestem bez swojego agenta. Mam ofertę. Oto projekt pudełka papierosów. Daję $1,000,000 za możliwość wykorzystania na nim pani zdjęcia. Tam jest mój agent. Ten? Tak. Pogadaj z nim. Dziękuję. Przed państwem wystąpiła gwiazda muzyki country. Proszę wybaczyć, że musiała pani czekać. Moja maszyna także zabija. Niezła broń. Każdy ma swoją broń. Pójdźmy do mojej garderoby. Tu się nie da rozmawiać. Mam niespodziankę. To Pawliczenko. Luda! Pawliczenko. Luda, Pawliczenko. Co ty sobie myślisz? Oszalałaś? Nie jestem żadnym agentem. Mogę zadać pytanie? Proszę zaczekać. Czy oczekuje pani na słowa prezydenta, który mi złamie obietnicę i wyśle żołnierzy na obcą ziemię? Przepraszam. Proszę. Na konferencji prasowej zadam pani wiele trudnych pytań. Wybacz, jesteś popularniejsza ode mnie. Sama zastrzeliłaś? Tak, zastrzeliłaś. 300 faszystów swoim karabinem. Pani Pawliczenko jest dziś sławna. Pochodzi z Rosji. Podoba ci się? Yes.
Tak, podoba. Napisałem piosenkę o tobie. Mogę ją wykonywać? Nikt jeszcze nie napisał dla mnie piosenki. Sewastopol, wiosna 1942. Postanowiłam urodzić Gryszce chłopca. Poszalałaś? Chcę mieć dziecko. Poczuć je o tu. Gryszka też chce. Down comes a Hun, 300 masses fell by your gun. Luda, ale nowina. Co się stało? Chodź, to ci powiem. Prosiliśmy ojca, prosili matkę i was też proszę jutro na nasz ślub. Gdzie? Na ślub. Weseli ci będzie. The hot summer's heat or the cold winter's snow. All kinds of weather, you strike down the pole. Your face is as bright as the new morning sun, but more than 300 Nazis fell by your gun. Fell by your gun. Fell by your gun. More than 300 Nazis fell by your gun. Fell by your gun. Fell by your gun. More than 300 Nazis fell by your gun. Wuje Klonia, ciocia Luda. I ludzi zabiliście. Dwóch. Nieźle. Mało. Ciocia Luda. Ciociu, popatrz. O, отлично. Świetnie. Już umiem. A nauczysz mnie strzelać z karabinu? I mnie. Nauczę, ale na razie sami ćwiczcie. Uważajcie. Dali. Prostite. Spóźniliście się. Przepraszam. Zwala na swadbę, myśli powinki. Prosiłam na ślub, a wyszła stypa. Ubili Griszu. Zabili Griszę. Pamiętam. Wspomnijmy go. Pamiętam. Za pamięć. I nie jest mi przykro. Nie było złudzeń. Na wojnie można zginąć. Postanowiliśmy, że razem będzie raźniej. Lepiej razem. Trzeba się kochać. I cieszyć. Dla mnie ma ty wyrazowy prób. Żeby ja nie stojala. Lonia. Ja syna chcę. Chcę mieć syna. No to że sam mówiłeś. Że wojna to takie życie. Да.
Proszę. Good morning. Dzień dobry. Chicago, 1942. Pawliczenko. Pawliczenko. Co to za przebieranki? Natychmiast doprowadź się do porządku. Niech widzą, że jestem kobietą. Ty nie женщина. Nie jesteś kobietą. Ty sowiecki soldat. Jesteś radzieckim żołnierzem. Pamiętaj. Wychodzisz. Stajesz. Stalin. I mówisz. Stalin, wspólny wróg, drugi front. Żadnej samowolki. Понятно. Jasne? Jest. Tak jest. Co oni ci zrobili? Więcej nie wytrzymam. Mężczyźni powinni cię byli chronić. Sewastopol, lato 1942. Luda. Luda. Lud, коли настане день. Закінчиться війна, там заубив себе, побачив аж до дна. Na pomoc. Na pomoc. Tak chodzi ciepły świt. Na pomoc, Lonia. Gdzie Lonia? Cichutko. Lonia погиб. Lonia nie żyje. Spokojnie. To moja wina. Wojna dla ciebie już skończona. Zostałaś odsunięta od czynnej służby. Kogo chcecie odsuwać od służby? Pawliczenko nie jest zwykłym żołnierzem. Jest symbolem, a symboli się nie odsuwa. Natychmiast opuśćcie szpital. Chcesz trafić pod sąd? To nie sanatorium dla przedwojennych dziewczyn. Nie czytał?
Nie czytałeś? Niemcy ogłosili jej śmierć. Nadchodzi trzeci atak, a moi żołnierze pójdą w bój z jej imieniem na usta. Poskarżę się generałowi Pietrowowi. To jego rozkaz. Postawcie ją na nogi. Jest potrzebna na froncie. Ja to zrobię. Może wyżej. Nie wygląda na zbyt bohaterską. Uśmiechajcie się. Wyżej głowa. Weselej. Towarzyszu komisarzu, proszę wejść. Sama zobacz. Jeden z lepszych niemieckich snajperów. Otto von Zinger przyjechał po ciebie. Uwierzyli, że żyjesz. Zdjęcie zrobiło swoje. Wywiad donosi, że widziano go w tym kwadracie. Nie dam rady, towarzyszu komisarzu. Zrozum, jakie to ważne wygrać ten pojedynek. To najlepszy snajper, a ja już nie. Tak zaopiniował lekarz wojskowy Czopak. Jestem niezdolna do służby. Zrozum, jak wielu towarzyszy ten Zinger zabije. Nie dam rady. Musisz to zrobić. Nie dla mnie. Nie dla siebie. Ale dla Loni Kicenki. Dobrze.
пожалуйста, генерал-майор. Я до генерала. Товарищ генерал-майор. Товарищ у генерала. Что у вас? Что там? Необходимо срочно Мусимо пильне эвакуировать старшего сержанта Павличенко. А других, значит, не надо? А иных, не? Сейчас готовим эвакуацию. Обecnie przygotowujemy do ewakuacji archiwa i dokumenty. Z ludzi mam prawo ewakuować tylko działaczy partyjnych i cennych specjalistów. Taki rozkaz. Сотни убитых немцев. Setki zabitych Niemców. 4 боевых ранения. 4 razy ranna w walce. Она же женщина. До тего кобета. И она не ценна. И не jest cenna? И она не заслужила. Nie zasłużyła na to? Karta ewakuacyjna. Jestem lekarzem. Luda, poczekaj. Mam archiwum, przepuść. Przestańcie panikować. Zaczekaj. Ale ładnie pachnie. Jak w Odessie. Jak wtedy. Przyszedłeś na plażę i powiedziałeś, że musiałeś zobaczyć mnie w stroju kąpielowym. Sonia, ryba, trawiata, twoi rodzice. Rodzinny pierścionek. Archiwum i mędy. Pamiętasz pierścionek? Wtedy pomyślałem, że kiedyś na pewno tobie go podaruję. Możemy mieć pięcioro dzieci. Pięcioro? Bory. Sonia nauczyłaby cię gotować. Umiem lepić pierogi. Siadalibyśmy wszyscy za dużym stołem. Codziennie. Tak. Z wyjątkiem wieczorów, kiedy chodzilibyśmy do opery. Я не люблю опер. Уж лучше в кино. Воля фильма. Быстрее, летай! Шепчей уж фитом. Люда, держись, хватит, что все необходимо. Маша, вшистко, что треба. А ты? Лодка к вооружению готова. Окрент готовы до занужения. Я приеду следующим теплоходом. Шипуйне на сэмпе. Я же одесский еврей, я таки отсюда не берусь. На певно собе порадзе. Боря! Приготовать себя до занужения. Боря! Боря! Борис! Борис! Пустите. Poczekajcie, proszę. Ludmila otworzyła przede mną jedną z najstraszliwszych kart tej wojny. Obrona Sewastopola trwała 250 dni, aż do poddania. Ani obrońcy miasta, ani cywile nie zostali ewakuowani. Z portu wypłynęły tylko dwa okręty podwodne. Na pierwszym wywieziono archiwum partyjne, tajne dokumenty i cenne przedmioty. Na drugim 80 oficerów. Generał Oktiabrski ewakuował się drogą lotniczą. Ludmiła ocalała cudem. Cud ów sprawił człowiek, który nie zdążył się jej oświadczyć. Oddał jej swoją kartę ewakuacyjną. To była przepustka do przyszłego życia.
Kochający Ludmiłę Borys, przyjaciółka Masza i ponad 100 tysięcy obrońców oraz mieszkańców miasta zostali na brzegu, na łasce wroga. Większość z nich zginęła lub trafiła do niewoli. Luda często powtarza, że wszyscy oni są bohaterami. Chicago, 1942. Panowie, mam 25 lat. Zabiłam dotychczas 309 faszystowskich okupantów. Nie wydaje się wam, że zbyt długo chowacie się za moimi plecami? Zaprzyjaźniliśmy się. Z jej listów wiem, że nie wróciła na front. Pracowała jako instruktor radzieckich snajperów. Po wojnie ukończyła studia. Przyznano jej najwyższe odznaczenie. Bohatera Związku Radzieckiego. Moskwa, 1957. Wygrała wszystkie swoje wojny, jako żołnierz, dyplomata i kobieta. Chcę zobaczyć jej syna. Mam dla niego prezent. Na pewno jest do niej podobny. Tak, pan Chruszczow może poczekać. Nagranie wersji polskiej, studio Emersound. Tekst Marcin Leśniewski, czytał Paweł Straszewski.